A przed nami kolejne wyróżnienie specjalne, które nazwaliśmy ambasador regionu, wręczy je dyrektor z OSTiT Robert Juchniewicz. Zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Pan redaktor pozwolił, że zrobię krótki wstęp. Proszę Państwa, osoba, którą za chwilę tutaj zaprezentuję i myślę, godnie ją wyróżnimy, reprezentuje dyscyplinę, o której mówi się, że jest królową sportu. Mowa oczywiście o lekkiej atletyce. Specjalizuje się w takiej dyscyplinie lekkiej atletyki, która wymaga dużo wytrwałości, cierpliwości, czasu, pełnego poświęcenia. Ja osobiście jestem przekonany, myślę, że on także w to bardzo wierzy i do tego dąży. Jestem przekonany o tym, że ma naprawdę, jako jeden z nielicznych, tak trzeba powiedzieć, tutaj w mieście i regionie, szansę na to, aby w 2020 roku reprezentować Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Myślę, że to jest jego cel, do którego zmierza i myślę, że topnie swego. Proszę Państwa, pan redaktor był uprzejmy wspomnieć kategoria ambasador miasta, regionu. Tak rzeczywiście jest. Startując w Polsce, startując za granicą, naprawdę godnie reprezentuje Ostrołękę i nasz region. Ja osobiście bardzo się cieszę, że wielokrotnie uczestniczył w naszej imprezie, jednej z najstarszych imprez w kraju, jeżeli chodzi o biegi półmaratońskie. Mowa oczywiście o półmaratonie kurpiowskim. W tym roku będzie 24. edycja. W tamtym roku zawodnik zwyciężył w półmaratonie kurpiowskim w doskonałym czasie, godzina 8 i nie pamiętam, 15 czy 18 sekund. Zaraz zresztą szczegóły tutaj wyjawi. Myślę, że Państwo już domyślacie się doskonale, wiecie o kogo chodzi. Zapraszamy Przemka Dąbrowskiego. Szanowni Państwo, sportowcy, trenerzy, redakcjo, to bardzo miłe uczucie, jak nasza praca zostaje doceniona w każdym aspekcie życia, prawda? Czy to w sporcie, czy w życiu prywatnym, zawodowym. Chciałbym właśnie redakcji Moja Ostrołęka podziękować za to wyróżnienie. To bardzo miłe. To jest, traktuję to jako bodziec treningowy i motywacyjny przede wszystkim. Tej nagrody, moich sukcesów nie byłoby, gdyby nie ludzie, którzy mnie wspierają. Tutaj mowa o mojej rodzinie, mojej dziewczynie Ewie. Panu Jackowi Dąchowskiemu bardzo dziękuję i jego firmie Agrometal Ostrołęka, która mnie bardzo mocno wspiera. Dziękuję mojemu wujkowi Stanisławowi Domalewskiemu i jego kancelarii. I wszystkim, którzy trzymają za mnie kciuki oczywiście. Jak będzie zdrowie, będą i wyniki. Tutaj zostały wspomniane Igrzyska Olimpijskie. Będę dążył, jestem realistą. Jak będzie, to będzie. Dużo zrobiłem. To, co osiągnąłem, to tam jest naprawdę wystarczające, ale oczywiście będę zmierzał o jak najwyższe cele realizował. Na sam koniec chciałbym podziękować, raczej pogratulować wszystkim sportowcom za osiągnięte wyniki i życzyć im dużo wytrwałości. No i przede wszystkim dużo, dużo, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. W Twoim sportowym życiu dużo się dzieje. Jakie sukcesy osiągnięte w 2017 roku najbardziej Cię zadowalają? No, sezon 2017 był dla mnie bardzo obfity w sukcesy sportowe. Nazywam to rokiem szalonym, ze względu na to, że zdobyłem 3 medale mistrzostw Polski. 2 medale w drużynie i jeden najcenniejszy krótszy w maratonie. Prawda? To jest taki dystans, który jest takim dopełnieniem biegowej kariery. Oczywiście też warto wspomnieć o półmaratonie kurpiowskim, który wygrałem pierwszy raz w swojej karierze i jako pierwszy zawodnik z tego regionu wygrał ten półmaraton. Ciążył na mnie, wiadomo, że tyle razy startowałem, ale razy nie byłem na podium, aż w końcu się udało, ciężką pracą zrealizowałem swoje marzenia i wygrałem ten półmaraton kurpiowski. Mamy nadzieję, że nie spoczniesz na laurach. Jakie są Twoje plany na ten rok?
Na ten rok trochę odbiegam od maratonu. Chcę postawić na prędkość, czyli te krótsze dystanse. Chcę się przygotować po te 10 tysięcy metrów, które odbędą się w Łomży, Mistrzostwa Polski. A także pod półmaraton ostrołęcki, który odbędzie się pod koniec maja. Też się na tą imprezę szykuję. Ze względu na to, że broni tytułu zwycięzcy tego półmaratonu. Nastawiam się bojowo i będę realizował cele, które sobie postawiłem. Komu chciałbyś podziękować? Tutaj co przy odebraniu nagrody chciałbym podziękować swojej rodzinie, mojej dziewczynie Ewie, a także wszystkim osobom, które mnie wspierają, czy kibicom, panu Jackowi Dmuchowskiemu, jego firmie Agrometal Ostrołęka, mojemu wujkowi Stanisławowi Dumalskiemu, jego kancelarii w Mińsku Mazowieckim. No i wszystkim kibicom za doping, za wiarę. A czego my możemy ci życzyć? Przede wszystkim zdrowia. Jak będzie zdrowie, to i będą wyniki. Tego życzymy. Dziękuję bardzo.